Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważkim tematem, bardzo ważnym, a szczególnie w tym czasie, w jakim my żyjemy i w jakim teraz jest akurat, jesteśmy też w czasie takiego jakby pobudzenia. Zresztą to trwa już od dosyć długa, dlatego że szatan pewne rzeczy zmienia na ziemi i ludzie wierzą w to. I to miliony mogą wierzyć, nawet ponad miliard może wierzyć w takie rzeczy. A jeszcze więcej podejrzewam ludzi wierzących, którzy wierzą, że jest tak zwana dusza nieśmiertelna. Będziemy mówić o stanie umarłych i to, co Biblia mówi na ten temat. Dlatego, że w większości zdecydowanej chrześcijaństwo po prostu idzie w tym kierunku. Uważa, że istnieje coś, co w nas jest jakby wieczne. Że my mamy ten pierwiastek wieczności w sobie. To znaczy, nieważne, czy to chodzi o, czy to nawet jeżeli chodzi o duchowy, ale on jest. Czyli tak naprawdę jesteśmy no, nieśmiertelni. Oczywiście zaraz przestudujemy w Biblii, że jest to kłamstwo. Nie ma żadnego pierwiastka w nas nieśmiertelności. Całkowicie jesteśmy zależni od Stwórcy jako dawcy życia, dlatego że jesteśmy tylko stworzeniami. Czy nam się to podoba, czy też nie, jesteśmy tylko stworzeniami. Natomiast Stwórca, jedyny, który ma życie sam w sobie, bez względu na to, na jakiej płaszczyźnie, on ma życie sam w sobie. Natomiast my nie mamy życia wiecznego na żadnej płaszczyźnie, dlatego Jezus nam go daje. Gdybyśmy go posiadali, to po co Jezus, co miałby nam dać? To po co Jezus by nam jakieś życie przyszłe, wieczne ofiarował, wieczne z Nim? Jeżeli już byśmy to mieli, no to po co by On umierał na krzyżu? Jeżeli by to już było nam dane. No, nie trzeba byłoby w ogóle tego wszystkiego i to by było w ogóle zbyteczne. Więc cały plan zbawienia w zasadzie jest usunięty właśnie przez takie wierzenie. Mało tego, ten plan, to prowadzi nas prostą drogą do spirytyzmu. A co to jest spirytyzm? Ano, to jest właśnie ten, który jest ojcem kłamstwa. I on pierwszy zwiódł. On pierwszy zwiódł kogo? I dlatego otworzymy, ale zanim jeszcze to otworzymy, chciałbym ten tekst przeczytać, żebyśmy przeczytali, bardzo ważny dla nas. Natomiast otworzymy po prostu Biblię na samym początku. I będziemy widzieć, jak to się działo w Księdze Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej. Mamy trzeci rozdział i tam mamy jakby cały pokazany przebieg tego. Oczywiście nie będę się skupiał tutaj na całym przebiegu jakby tego kłamstwa, bo ten temat mamy konkretny dzisiaj. No, ale przeczytamy jakby, żeby zobaczyć kontekst. Szatan wcielił się w węża, a pamiętajmy, albo tego nie wiemy, że wąż w tamtym czasie to nie było zwierzę pełzające po ziemi, jak dzisiaj, takie nieprzyjemne w dotyku i niebezpieczne. Wąż w tamtym czasie był w przepięknych kolorach. Tak, to był raj. Natomiast został zdegradowany jakby do tej roli, jaką jest, przez ten grzech, który został dokonany, znaczy jako medium się nim posłużył szatan. I ten przepiękny wąż, no, powiedział pewne rzeczy, dlatego to było tak zachęcające i tak wspaniałe. To nie był obleśny, pełzający gad, tylko zupełnie inaczej wyglądający też gad, stworzenie Boże, którym szatan się posłużył jako medium i przez to medium przemówił do właśnie Ewy. No i Ewa jakby uległa, kobieta, później została nazwana tego, no ale kobieta uległa namowom i na zasadzie właśnie przy złamania prawa Bożego. No i to złamanie prawa Bożego wydawało się tak mało znaczące, no bo przecież co to takiego, prawda? Co to takiego zerwanie jakiegoś owocu?
bo Bóg powiedział, że to zakazane, a czy to tak naprawdę tak znaczy? No i dzisiaj mamy zalew właśnie grzechu przez takie podejście. Dlatego, że ludzie generalnie podchodzą, a co to takiego, że Bóg powiedział nie cudzołóż, prawda? A co to takiego, że Bóg powiedział nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa i tak dalej, i tak dalej. A co to takiego? Przecież to, a, że powiedział, że nie miej innych bogów przede mną, święć szabat, prawda? A co to takiego, że Bóg powiedział święć szabat? A ja będę święcić na przykład niedzielę, prawda? No, a co matko, no Bóg sobie mógł powiedzieć, a ja też będę święcił, oczywiście przyjdę do i powiem, a Boże, a teraz mnie zbaw, ha, ja święcę niedzielę, ty powiedziałeś sobotę, a mnie zbaw teraz, no. Jesteś miłością, przecież jesteś podobno łaską, więc matko, no co to takiego dla ciebie, nie problem. No i tak dzisiaj mamy zalew grzechu i buntu przeciwko Bogu. Każdy sobie robi jak chce, każdy sobie po prostu robi i właśnie tak samo jak było na początku. Ludzie są zwiedzeni. No i między innymi są też zwiedzeni właśnie w tym temacie, o którym dzisiaj mówimy. I dlatego posłuchajcie, co powiedział wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan uczynił. Powiedział on do kobiety, czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? I kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzewa tego ogrodu, ale z owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. Nie umarli. A wąż powiedział do kobiety, na pewno nie umrzecie. I mamy tu pierwsze wielkie kłamstwo szatana, diabła. Na pewno nie umrzecie. Słuchajcie, pierwsze jakie wypowiedział wąż, to znaczy, przepraszam, może nie pierwsze, bo pierwsze było poddanie wątpliwości, czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu. Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że szabat jest święty? Czy rzeczywiście Bóg dał dekalog i on jest wieczny? Czy rzeczywiście, czyli przykazania, czy rzeczywiście to i tamto w Biblii jest? Czy rzeczywiście? My możemy wierzyć jak chcemy. No ale będziemy zbawieni, prawda? No i szatan oczywiście lansuje to przez wieki, że my nie musimy wierzyć w to, co Bóg mówi. A i tak nas on ma zbawić. Oczywiście wiara taka doprowadzi tylko do śmierci wiecznej, do potępienia. No ale ludzie dalej wierzą, są przekonani. No i oczywiście, że chcą, jak chcą, to niech robią, prawda? Jest to bardzo wygodne dla naszej zepsutej natury, kiedy ktoś ci powie, że ty możesz wszystko robić, nie masz żadnych norm, ale i tak będziesz zbawiony. Ale jestem bardzo ciekaw, czy ty rzeczywiście wszystko możesz robić, jeżeli chodzi o twoje życie. Czy w państwie, gdzie jest prawo, ty rzeczywiście wszystko możesz robić? Możesz zabić człowieka, możesz zrobić tamto. No dzisiaj to się co prawda robi. Elity górne robią pewne rzeczy i nie mają konsekwencji. Mało tego, nawet chcą prawa ustalać, które są bezkarnością. Czyli teraz, jeżeli chodzi o COVID-a, mogą wszystko zrobić pod płaszczykiem COVID-a. Oczywiście jeszcze nie uchwalili to, ale bardzo chcą, żeby być zwolnionym od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Czyli być wolny. Jesteś wolnym człowiekiem, a wolnym człowiekiem oznacza być zwolnionym od odpowiedzialności. Oczywiście jest to fałszerstwo szatańskie, bo Biblia mówi, że ja jestem wolny w Chrystusie, ale nie od odpowiedzialności. Odpowiedzialność mam przed Nim, ale jestem wolny, kiedy co? Poddaję się Mu i kiedy On odzwierciedla charakter mój. I to jest prawo wolności nazwane. A kiedy powiem, że tego prawa nie ma, no to nie ma wolności, to wtedy nie ma wolności. No bo nie ma prawa. A to prawo jest nazwane wolności. Więc Jezus przez prawo daje wolność, przez odzwierciedlenie w nas charakteru swojego. Jeżeli nie może tego zrobić, nie może nam dać wolności. Będziemy niewolnikami grzechu do końca i umrzemy potępieni. Ja wiem, że może się ta wizja nie każdemu podobać i pewnie nie będzie, ale Biblia tak mówi. Nie mamy teraz czasu do tego, żeby to ciągnąć, aby pokazać wszystkie fragmenty, ale skupmy się tu na tym, co wąż dalej powiedział. Najpierw poddał wątpliwość, a później powiedział, na pewno nie umrzecie. A Bóg powiedział, żebyście nie umarli.
co to znaczy umrzeć. I wytłumaczymy sobie, co to znaczy umrzeć. Bo to też nie do końca tu jest jasne. Szatan zrobił taki znów pewne kłamstwo, żeby ludzie wierzyli, że są nieśmiertelni. Czyli, że nie umrą tak naprawdę. Tak jak mówię, nieważne, że tu chodzi o sferę taką, bo ludzie umierają fizycznie, więc nie mógł tego kłamstwa powiedzieć, no bo normalne, no ty umierasz, ja i każdy inny. Więc nie mógł takiego kłamstwa powiedzieć, bo to kłamstwo by nie przetrwało. Ale mógł powiedzieć, że w sferze duchowej masz tak zwaną duszę nieśmiertelną. No ale będziemy studiować, co to znaczy, co to jest w ogóle człowiek i jak się składa, żebyśmy dobrze zrozumieli, że i stan umarłych. Stan umarłych. W jakim stanie oni są? Dlatego, żeby nie słuchać ojca kłamstwa, który mówi, że na pewno nie umrzecie, żebyśmy zrozumieli, co Biblia mówi na ten temat. Bo dzisiaj niestety przyjęte jest te fałszerstwa, pewne rzeczy, i to dzisiaj jest bardzo powszechna wiara w to. Ale to, że jest bardzo powszechna, nie oznacza, że ona musi być prawdziwa. Bo wielu zakłada, że to, że większość ludzi wierzy na ziemi, to znaczy się, że to jest prawdziwe. Oczywiście to jest totalna nieprawda. To, że większość wierzy, wcale nie oznacza, że coś musi być prawdziwe. To, że większość jest zwiedziona, okej. No tak, jeżeli weźmiemy Słowo Boże i się pochylimy nad nim, zobaczymy to. No i mamy pierwszą sekwencję. Na pewno nie umrzecie. No dobrze, jeżeli już to wiemy, ten początek, że to fałszerstwo zostało wypowiedziane i tak się stało i ludzie w to uwierzyli, bo to nie tylko, że został zerwany owoc. Musimy to zrozumieć, że tu nie chodziło tylko o zerwanie owocu, ale połączenie ludzkości z ojcem kłamstwa. Zerwanie owocu oznaczało połączenie ludzkości z ojcem kłamstwa, czyli wiarą w te kłamstwa. I dzisiaj ludzkość jest połączona. Dzisiaj jest już ostatnia faza buntu, mamy czasy końca, Chrystus powraca, niedługo w chwale, by zakończyć ten byt tutaj, czyli zakończyć to, spustoszyć to ziemię. Biblijne proroctwa są konkretne, że będą sądy Boże, dlatego że czas łaski się skończy. Bóg dał wieki dawał na łaskę swoją i na to, że człowiek miał możliwość się nawrócić, ale człowiek brnął w grzechu. Człowiek mordował jeden drugiego, okłamywał i robił najgorsze rzeczy. I nie chciał się nawrócić, przynajmniej w zdecydowanej większości. Zawsze była tak zwana resztka, która była zbawiona. Ludzi, którzy naprawdę rozumieli i chcieli być przy Bogu i chcieli iść pod prąd tego świata. I to jest bardzo niewygodne, bardzo niebezpieczne, dlatego mało było chętnych na to, bo raczej ludzie są wygodni, raczej ludzie chcą ochronić swoje życie, prawda, doczesne, nie rozumiejąc, że mogą stracić wieczne tym samym. No, ale tak się działo i tak sobie chronili. Oczywiście to doczesne mało znaczące, bo to doczesne można na chwilę obronić, a i tak później możemy zginąć i tak je stracimy w końcu, bo i tak umrzemy. Nawet gdybyśmy nie wiadomo jak długo żyli i nawet super w zbytkach i tam w tym, i tak nam nie da to pełni radości szczęścia, bo źródłem radości szczęścia jest Bóg. Więc jak jesteśmy poza Nim, poza źródłem szczęścia i radości, będziemy sobie robić grzeszne przyjemności, będziemy się paplać w grzechu, będziemy się otaczać przyjemnościami, jakimiś wygodami, ale nigdy nie będziemy szczęśliwi i nie będziemy rozumieć w ogóle, co to znaczy szczęście. A więc pokój od Boga, miłość Jego, radość, owoce Ducha Świętego. Nie będziemy wtedy rozumieć tego. Oczywiście możemy być zwiedzeni i szatan przyjdzie i nam da swoje owoce, podrobi oczywiście te owoce ducha i my będziemy uważać, że jesteśmy w Bogu, że chodzimy w Bogu i tak dalej. I tak samo tutaj. Ten wiara w nieśmiertelność naszą otwiera nam drogę do czego? Do spirytyzmu, czyli do tego połączenia z szatanem. Mówiłem wcześniej, że szatan przy końcu stworzy koalicję, a więc to będzie spirytyzm, czyli on i wiara właśnie w tą nieśmiertelność duszy połączy wszystkie kościoły, ludzi i tak dalej. No i później będzie drugi, to będzie bestia, czyli to będzie zwierzę, to będzie właśnie ten system religijny obecny, powszechny, jak Kościół katolicki i te wszystkie inne kościoły, które się z nim złączą w tak zwaną ekumenię, jedność pod jego sztandarem. No i będzie trzeci element jest tam wyszczególniony jako kościoły protestanckie, które kiedyś były przy Bogu i protestowały, dzisiaj już nie protestują, nie ma protestu, połączyły się i one są nazwane fałszywym prorokiem.
dlatego że kiedyś były prawdziwym, teraz są fałszywym. I oni mówią, i te kościoły bazują właśnie na tym, na autorytecie Kościoła katolickiego, i właśnie te dwie główne zasady, oczywiście nie tylko te dwie, ale te dwie główne, które wiążą ich z Kościołem katolickim, a więc niedziela, no i spirytyzm, czyli wiara w nieśmiertelność duszy. No i ta dusza nieśmiertelna, jeżeli weźmiemy, czy rzeczywiście Biblia mówi o czymś takim? Zaraz będziemy analizować, ale chciałbym przeczytać jeszcze pewien fragment na początku, który jest bardzo ważny. Jest to w 1 Tymoteusza 1,17. Otworzymy sobie 1 Tymoteusza 1,17. 1 Tymoteusz 1,17. I w owym tam zobaczymy tą sekwencję. Zobaczymy, co jest napisane. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy to... 1 Tymoteusza 1,17. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu. Jedyny Bóg mądry jest jedynie nieśmiertelny. Inne przekłady mówią o tym, że jedynie nieśmiertelnemu. Dodaję ten przedrostek, tutaj tego nie ma, ale jedyny, który ma życie sam w sobie, z innych tekstów my wiemy, że on ma życie sam w sobie. Jedynie Bóg, Bóg Wszechmogący ma życie sam w sobie. Dlatego też zbawienie polega na tym, że to życie wieczne nam oferuje. Dlatego umarł na krzyżu, żebyśmy go mieli, i dlatego przyjęcie tego wiarą i pójścia wymaga tego. Jeżeli to wszystko zmieciemy, no to nie będziemy mieć nic. A wiarą w taką duszę nieśmiertelną zmiatamy to wszystko. A więc tu jest napisane, że wieków nieśmiertelnemu, czyli bez początku, bez końca, w innym fragmencie, w Hebrajczykach, inny fragment Hebrajczyków, co mówi i co pokazuje. 7 rozdział. Jest to też bardzo ciekawy fragment właśnie, że od 3 wersetu. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Ten werset mówi, że Bóg nie ma, prawdziwy Bóg nie ma ojca, nie ma matki, nie ma rodowodu, nie mający początku dni ani końca życia. Jest wieczny, nieśmiertelny, inaczej mówiąc. Prawdziwy Bóg, on nie ma początku, no całkowicie inaczej się ma ze stworzeniem, które ma początek i ma koniec, tu na ziemi przynajmniej teraz, ale ci, którzy odziedziczą życie wieczne, nie będą mieć końca. A może być tak, że już nie będą też mieć żadnego końca w sensie śmierci fizycznej, bo ci, którzy żywo doczekają Chrystusa, a wierzę, że żyjemy w takim czasie, że możemy doczekać żywo Chrystusa, bo te wszystkie znaki, jeżeli ktoś obserwuje naprawdę Biblię, no to widzi, że to się naprawdę wypełnia. Wszystko się wypełnia i idzie w tym kierunku. Więc jeżeli pomyślimy i zobaczymy to wszystko, to wiemy, że bardzo blisko jest nasz Pan, Zbawiciel, każdego, kto rzeczywiście ma Go za Zbawiciela i Pana swojego, bo to, że wymawia Jego imię, to, że śpiewa, to, że Go tam uwielbia, a nie ma serca poddanego, wtedy On nie jest Jego Panem. I On się odwróci, jeżeli nie zmieni się ten stan, On się odwróci, jak będzie nacisk, czyli utrata życia, jakieś wielkie cierpienia z tego powodu później, imienia Jezusa. Ten człowiek się odwróci, dlatego że, no wiadomo, będzie chciał ratować swoje życie wieczne, życie doczesne, no a to życie wieczne już nie będzie miało dla niego takie znaczenia. Nie uwierzy do końca Jezusowi, że ten Jezus obiecał to życie wieczne, no i będzie jak będzie. I wtedy nie będzie mógł, straci wszystko. Ale Jezus, kochając nas, nie chce, żebyśmy stracili wszystko. Dlatego bez końca, bez matki, to jest prawdziwy Bóg. No, o żadnym człowieku nie można coś takiego powiedzieć. O żadnym człowieku, ani o żadnym stworzeniu Bożym.
Dlatego, że każde stworzenie miało początek, bo było stworzone przez Boga. Natomiast sam Bóg, On trwa od wieczności. Dzisiaj, wczoraj, dzisiaj i jutro Chrystus ten sam, jak pisał Paweł też w liście do Hebrajczyków. I na wieki. I na wieki. I może właśnie jeszcze przeczytajmy sobie ten fragment. To jest właśnie też w Hebrajczykach ten fragment, który mówi o tym, że Jezus jest ten sam i na wieki taki sam. Nie zmienia się, nie jest pod wpływem zmienności. Także już, kochani, zobaczę ten fragment, tutaj właśnie go szukam. Jest, ósmy werset 13 rozdziału. 13 rozdział, 8 werset. Hebrajczyków. Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Dlatego też On jest zawsze ten sam. U Niego nie ma cienia zmienności ani jakiego mniejszego tego. Więc Bóg jest wieczny jedynie. A dlaczego człowiek nie jest wieczny? Ano, zaraz sięgnijmy do Księgi Rodzaju i w Księdze Rodzaju zobaczymy coś. Zobaczymy, jak Bóg stworzył człowieka. Jeżeli oczywiście mamy Biblię jako podwalinę naszej wiary, jako chrześcijanie prawdziwi, którzy naprawdę biorą Biblię i uważają, że to jest podwalina naszej wiary, wtedy sięgniemy i przeczytamy, co Biblia mówi. Jeżeli natomiast nie jest naszą podwaliną i Biblia może mówić dla nas jakieś bajki, albo my ją przyjmujemy niecałkowicie, przyjmujemy ją tam sobie no tak jak chcemy, prawda, czyli nie traktujemy poważnie, czyli nie traktujemy Boga poważnie, no to nie miejmy pretensji do Boga później, że zbawieni nie będziemy, bo nie traktujemy poważnie. Ale jeżeli poważnie, to traktujemy całą Biblię poważnie, bo to jest zasada pełni. Bóg nie jest mitem greckim lub rzymskim lub jakimś wytworem ludzkiej wyobraźni, że jest zależny od człowieka i od stworzenia, jakie on sobie wyobrazi tego Boga, tylko Bóg jest taki, jaki jest, bo jest prawdziwy. Oczywiście wszyscy inni bogowie to wytwory naszej wyobraźni, dlatego Bóg ten prawdziwy objawia się i to, co powiedział w Słowie Boże, napisał do nas jako list, jest ważne. I jest prawdziwe, bo Bóg jest prawdą. Jeżeli nie chcemy tego przyjąć, bo nam coś nie pasuje, no to już my mamy problem. To nie problem Boży, to jest problem nasz. Dlatego, że nam coś nie pasuje po prostu z tego. Ale jeżeli my otwieramy serce przed Bogiem i prosimy o to, żeby nas poprowadził, zobaczymy. Słuchajcie, sięgamy w takim razie. To jest rzecz, którą nie każdy chce przyjąć, właśnie o tym stanie umarłych, bo nie do końca mu się to widzi. Dlatego, że to kłamstwo szatańskie jest tak wielkie, tak duże, że po prostu jest jak taki czar rzucony jakby na ludzi. No i Biblia mówi w 2 rozdziale, w 7 wersecie. Wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą. No właśnie. Biblia Gdańska mówi, to daje lepiej, że człowiek stał się żywą duszą. Kiedy człowiek stał się żywą duszą, czyli istotą żywą? Ano stał się wtedy, kiedy Pan Bóg ukształtował z prochu człowieka i tchnął, czyli wziął proch, dech życia, czyli to, co on ma do zaofiarowania człowieku i co podtrzymuje swoją mocą, on ma też dech życia. To, co mówiliśmy, kiedyś ja jeszcze raz przypomnę, że dech życia, iskra życia może dać tylko Stwórca. I naukowcy na Ziemi przekonali się boleśnie, że taka jest prawda. Dlatego, że kiedy odkryto ziarno z grobowca, nie wiem, tam któregoś z faraonów, czy jakiegoś Tutanchamona, czy innego, już nie pamiętam, ziarno, które leżało ponad 2000 lat w jakimś tam tym grobowcu, czyli nie ruszało się, nie wydalało, nie pobierało niczego, po prostu nic nie robiło. I to jest troszeczkę zaprzeczenie też definicji życia, jaką ukuto, że to jest coś, musi wdalać, wydalać, prawda, coś się musi, coś dziać z tym czymś, bo to jest życie wtedy nazwane. No a tu troszeczkę to pomieszało szyki naukowcom, dlatego, że to życie, no to życie, kiedy się okazało, że to dalej ma życie, czyli jak została posadzona ta pszenica, ona wykiełkowała, czyli cały czas miała życie w sobie.
nic nie robiąc przez ponad 2000 lat, a mogła i leżeć 10 tysięcy, a mogła jeszcze więcej. A dalej to życie było w niej. Czyli ta iskra, którą Bóg dał. I bardzo boleśnie się przekonali naukowcy, kiedy chciano zrobić podróbkę ludzką w laboratorium, wzięto dokładnie skład chemiczny, aminokwasy, te inne związki, to białko i tak dalej, wszystko to, co ma pszenica, no i chciano stworzyć ziarno, które będzie rosło. Oczywiście do takiego czegoś nie doszło, bo to ziarno nie rosło. A dlaczego? A bo nie miało pierwiastka życia od Boga. Bo stworzył je człowiek, a człowiek nie jest dawcą życia. Nie posiada takiego czegoś, bo jest tylko stworzeniem, a nie Bogiem. No i tutaj człowiek się bardzo boleśnie przekonał, że tylko Bóg daje iskrę życia. I ten Bóg, właśnie nasz wspaniały, cudowny Zbawiciel, dał nam co? Iskrę życia. Człowieka stworzył w ten sposób, czyli proch, iskra życia i stał się istotą, czyli duszą żyjącą. Dusza żyjąca to inaczej istota żyjąca, czyli cały człowiek. Czyli mamy pierwsze ujęcie biblijne, definicję duszy. Dusza to człowiek cały żyjący. Czyli cały ty, cały ja, to jest dusza. Natomiast drugie ujęcie duszy, żebyśmy to dobrze zrozumieli, jest zawarte i sięgniemy teraz do tego tekstu. Pierwszy list Tesaloniczan, 5 rozdział i tam będzie 23-24 werset. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale i 23-24 werset. A sam Bóg pokoju niech was pełni, uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on tego dokona. On też tego dokona. I teraz mamy sekwencję, że a sam Bóg pokoju niech was pełni, poświęci. Jak? A wasz duch, dusza i ciało niech będą przygotowane na przyjście Chrystusa. Co to znaczy? A więc duch to wiadomo moja sfera duchowa, bo człowiek składa się na obraz i podobieństwo Bożego. To jest właśnie między innymi odciśnięta pieczątka Boża, tego podobieństwa Bożego obrazu. To jest to, że mamy trzy główne płaszczyzny. Więc pierwsza płaszczyzna jest duchowa, druga płaszczyzna jest psychiczna i tu mamy duszę. Widzicie? To jest dusza. A później mamy ciało. No to cielesna, wiadomo. Więc mamy trzy płaszczyzny. I teraz Paweł nazywa płaszczyznę umysłową, psychiczną naszą, nasz umysł nazywa duszą. Niech wasza duch, dusza i ciało będą przygotowane. I to jest cała definicja duszy. To jest definicja słowa duszy biblijna oczywiście. Jeżeli ktoś nie chce uwierzyć, bo mu nie do końca pasuje ta definicja, która wypływa z Biblii, może nie wierzyć. No ale konsekwencje tego będą, więc dlatego ja tu mówię po to, żebyśmy mogli, kochani, to przyjąć, żeby nie było tych konsekwencji, żebyśmy mogli zrozumieć, że Biblia nie mówi o duszy żadnej nieśmiertelnej. Nigdzie w Biblii nie ma w ogóle takiego stwierdzenia. Natomiast na siłę doszukiwanie się i wynajdywanie takich zwrotów Jezusa, który mówił o tym, prawda, jakoby mówił o tym, a ludzie nie wiedzą i nie mają pojęcia, że Jezus nieraz się posługiwał pewnymi wierzeniami, które Żydzi zaczerpnęli od pogan, a więc właśnie z tej nieśmiertelności duszy, bo to przez wieki to kłamstwo było kultywowane i niesione od samego początku, czyli od zwiedzenia naszych prarodziców, więc ono ciągle było i ciągle funkcjonowało na ziemi i ciągle funkcjonuje i się rozrasta jeszcze. I ludzie bezwiednie wierzą w to, bo nie mają rzetelnie, nie usłyszeli prawdy, że to jest kłamstwo. I Biblia mówi, jeszcze raz przypomnę, dusza to ty cały, ty cała i dusza to twój umysł. Dwa zrozumienia słowa dusza. Wróćmy więc do tego fragmentu pierwszego z rodzaju, a więc mamy sekwencję połączenia się, czyli ziemi, prochu ziemi, z czym Bóg połączył z iskrą życia. I to by było na tyle.
Nie ma tu żadnych elementów innych. Jak zauważyliśmy, w tym tekście nie ma żadnych innych elementów. Natomiast w innym tekście Kaznodziei Salomona, czyli Księgi Koheleta, przeczytamy bardzo ważną rzecz. Jeżeli tam sięgniemy, to tam w 12 rozdziale, czyli końcowym, przeczytamy też w 7 wersecie odwrotność tego, czyli śmierć. Tu mamy powstanie nas, czyli stworzenie nas do życia. Jak człowiek w ogóle powstał, a teraz przeczytamy, jak umiera. I co Biblia mówi? Wtedy proch powróci do ziemi, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Co tu jest napisane? Że proch powróci do ziemi i nie jest tak? Kiedy człowiek umiera, wsadzamy go w trumnę, nieważne, w ziemię zakopujemy i tak zgnije. Czy on będzie w trumnie? No chyba, że się go zabalsamuje. Go zabalsamuje, no to rzeczywiście długo może jeszcze jakoś tam pobyć. Natomiast jego ciało oczywiście, jego ciało, czyli proch ziemi. Bo jeżeli zabalsamujemy, no to tylko proch ziemi. Natomiast iskra życia jest napisane, czyli dech życia, bo to jest różnie tłumaczone, a duch, czyli ten dech, iskra życia, ten duch powraca do Boga, który go dał. I co się dzieje? I nie ma człowieka. I nie ma człowieka. Sięgniemy teraz jeszcze do innych fragmentów, jeżeli chodzi o kwestię Kaznodziei Salomona. Bardzo, bardzo ważny fragment, 3 rozdział. Później sięgniemy jeszcze do jednego. Dlatego, że Salomon jako najmądrzejszy człowiek na ziemi miał od Boga dane to i dlatego on to opisał. I posłuchajcie. Posłuchajcie, bardzo niemiłe słowa tutaj on pisze, napisał. Od 18 wersetu. 3 rozdział. Powiedziałem w sercu o sprawie synów ludzkich, aby Bóg im pokazał, aby wiedzieli, że są tylko zwierzętami. Jeżeli weźmiemy całą Biblię pod uwagę, to wiemy, że tu nie chodzi o to, że Bóg nas traktuje jak zwierzęta, tylko chodzi o umieranie, że tak samo umieramy jak zwierzęta. Dlatego, że Bóg nas nie traktuje jak zwierzęta, bo nas stworzył na końcu, jesteśmy koroną stworzenia, mieliśmy się troszczyć o ogród, prawda, mieliśmy go zarządzać, więc cała Biblia nie mówi, że jesteśmy zwykłymi zwierzętami. Dlatego, że zwierzęta nie mają 3 płaszczyzn, jakie my mamy, nie mają duchowych, nie mają zbawienia, bo nie rozumieją grzechu, nie rozumieją planu zbawienia i tak dalej. Jest wiadomo, że nie są pod tym względem jak my, ale pod względem umierania i pod względem stworzenia tak jak my są. Dlatego, że Bóg tak samo ich ulepił z gliny, z prochu i swój dech w nich tchnął. Tak samo i tak wierzę, że w podobny sposób, może nawet jeżeli, bo faktycznie tego nie ma opisanego, jeżeli chodzi o Biblię, konkretnie jak zostały zwierzęta ukształtowane, ale tutaj ten tekst jakby sugerował właśnie ten tekst, że podobnie to musiało być. Czy identycznie? Mógł też Bóg powiedzieć, aj stało się, nie musiał tego dokonywać rękoma, jak człowieka mógł tą różnicę zrobić, że powiedział, bo jest napisane w innym fragmencie, że powiedział, a wszystko stanęło. Więc faktycznie mógł też tak zrobić. Nie wiem, nie ma opisanego tego w Biblii, jak on dokładnie stworzył zwierzęta. Czy tylko wypowiedział słowo i to się stało? Najprawdopodobniej. Tak to było. Ale czy tak, ten tekst sugeruje, że my nie jesteśmy czymś więcej niż zwierzęta. Czyli pod tym tekstem, pod tym momentem. Że nie mamy żadnej duszy nieśmiertelnej, jak i żadne zwierzęta nie mają żadnej duszy nieśmiertelnej. I idziemy dalej, aby wiedzieli, że są tylko zwierzętami. Oczywiście jeszcze raz pod tym względem. Bo jednakowy jest los synów ludzkich i los zwierząt. Czyli tłumaczy, wytłumaczy to dalej. Jak umiera ten, tak i umiera tamto. Czyli co? Jak umiera człowiek, tak samo umiera zwierzę. Umiera, dech wraca, ciało wraca do ziemi. Pod tym względem my wiemy, że nic to się nie różni od zwierząt. No bo my tak samo umieramy,
ciało gnije i zwierząt, i nasze, a dech od zwierząt wraca do Boga i dech od nas też wraca do Boga. Pod tym względem umierania nie różnimy się, czy stworzenia nas podobnego, wielce się nie różnimy. Czyli Biblia mówi wyraźnie, że nie różnimy się pod względem umierania na pewno. Nie ma żadnej różnicy. To jest przyjęte. To jest przyjęte. Więc przyjmujemy, że jeżeli umieramy, umieramy tak jak zwierzęta. Czyli pod tym względem, że ciało się rozkłada, a dech wraca do Boga, który go dał. Czyli iskra życia. Czyli życie. Jeszcze raz to przeczytam. Bo jednakowy jest los synów ludzkich i los zwierząt. Jak umiera ten, tak umiera i tamto. Wszyscy mają jednakowe tchnienie. Jednakowe. A nie ma człowieka, nie ma człowiek przewagi nad zwierzęciem, gdyż wszystko jest marnością. Wszystko to idzie do jednego miejsca. Wszystko jest z prochu i wszystko w proch się obraca. A któż wie, że duch synów ludzkich idzie w górę, a duch zwierzęcia wstępuje do ziemi? A kto takie rzeczy wie? Kto to widział? To są jakieś pobożne życzenia. Albo wiara ludzka, która sobie coś tam wymyśliła. A tak naprawdę kto to wie? Dlatego zobaczyłem, że nie ma nic lepszego nad to, żeby człowiek się radował ze swoich dzieł, gdyż to jest jego dział. Któż bowiem doprowadzi go do tego, aby poznał to, co ma być po nim? Kto doprowadzi do tego, aby poznał, co będzie po nim? Czy człowiek wie, co jest po nim? I tu wchodzimy w sferę tak zwanego życia stanu umarłych, czyli życia pozagrobowego. Masę ludzi wierzy na podstawie oczywiście tej duszy nieśmiertelnej, no bo jeżeli ona by była, no to faktycznie, że jest jakieś życie pozagrobowe. No bo jeżeli jest dusza nieśmiertelna, musi być życie pozagrobowe, czyli ci ludzie muszą żyć, bo są skazani na wieczność. Oni są skazani, no bo są wieczni, no, są nieśmiertelni jak Bóg, jak sam Bóg, czyli są równi Bogu. Wiecie, to kłamstwo szatańskie miało głębsze podłoże, dlatego że on, o szatanie jest napisane, że chciał być równy Bogu. I to samo on przekazał właśnie tym, którzy zgrzeszyli, czyli jakby w tym buncie poszli za nim, czyli człowiekowi. Przekazał, że on jest, będzie równy Bogu, no bo będzie nieśmiertelny. Nieważne, czy to chodzi o ducha, czy o co innego, ale będzie nieśmiertelny. Coś w nim jest nieśmiertelnego i on jest nieśmiertelny w tym momencie. Czyli to takie najważniejszego, bo ludzie wierzą, że ta dusza to istota, prawda? W jaki sposób to jest przekaz tej istoty i tak dalej. Ona żyje, czyli ta dusza żyje, że to nie jest tchnienie tylko Boże, tylko to jest istota duchowa, ale ona jest. I ta istota jest nieśmiertelna. Natomiast Biblia mówi, że co po nim, któż tak jak aby poznał to, co ma być po nim. Jeżeli umierasz, to czy rzeczywiście wiesz, co się dzieje? Czy rzeczywiście widzisz z góry, jak twoja rodzina żyje, twoi bliscy żyją i tak dalej? Czy rzeczywiście masz o tym pojęcie? No, sięgniemy do 9 rozdziału. W 9 rozdziale też te Koheleta, czyli kaznodziei Salomona, co jest napisane. Zobaczycie bardzo wyraźnie pewną rzecz. I co? Od 4 wersetu. Myślę, że jeszcze wcześniej. Od 3. Jest takie zło we wszystkim, co się dzieje pod słońcem. Jeden los spotyka wszystkich, a przy tym serce synów ludzkich jest pełne zła. A głupota znajduje się w ich sercach, póki żyją, a potem idą do zmarłych. Mamy taki fragment, który mógłby sugerować, że oni idą do jakichś zmarłych, prawda? Którzy gdzieś tam funkcjonują, którzy przychodzą, którzy tam się pojawiają nawet, prawda, ludziom, bo są przecież przypadki. Ja sam miałem objawy spirytyzmu w moim domu i moja mama też słuchała pukanie, później nikogo nie było. Ja sam raz doświadczyłem tego, jak miałem 15 lat, nikogo nie było. No i ona wierzyła, że dusze umierały, po prostu przychodziły do niej, kiedy ktoś umarł z rodziny, to zaraz słyszała pukanie. A zaraz powiemy, jak to jest ze stanem prawdziwym umarłych. A więc wszystkich spotyka ten sam los i głupota jest w sercach synów ludzkich. Chyba że się nawrócą, no to mogą żyć wiecznie. Oczywiście nawet jeżeli umrą i przez wieki umarli na fizycznie, to i tak żyć będą wiecznie, bo Bóg ich zmartwychwzbudzi i da im to życie, dlatego że oni wybrali Boga.
a Bóg jest wieczny. Słowo Boże jest wieczne i Bóg jest wieczny, dlatego On im ofiaruje wieczność. Każdym, kto się zbuntuje i nie będzie chciał przyjąć Boga, będzie chciał miał swoje urojenia, swoje myśli, nie będzie chciał poddać swego serca Bogu, nie osiągnie żadnego życia wiecznego, bo poza Bogiem nie ma żadnego życia. Jedyny, który jest dawcą, jest to Bóg. Jest On nieśmiertelny i jest dawcą życia. Musimy to zrozumieć, kochani, żebyśmy mogli być zbawionymi. Jeżeli nie zrozumiemy, nie będziemy zbawieni. Tej podstawowej rzeczy. No dobra, idziemy dalej. Ktokolwiek bowiem jest złączony, czyli czwarty werset, ze wszystkimi żyjącymi ma nadzieję, gdyż lepszy jest żywy pies niż zdechły lew. Jaką ma nadzieję? Na zmianę, na nawrócenie się, na zmianę swojego życia i na zbawienie później. Dlatego, że tak jak będziesz żył i Bóg śmierci zapieczętuje, czyli jeżeli będziesz przy Chrystusie, to śmierć zapieczętuje ten stan, ale jeżeli nie będziesz, to też zapieczętuje ten stan. Dlatego, że nie ma żadnego życia pozagrobowego. I za chwilę się o tym przekonamy. Już czytaliśmy pewne fragmenty, które bardzo wyraźnie przekonaliśmy się, ale to jeszcze będzie potwierdzać tutaj fragmenty, które bardzo dobitnie, bo no, dobitniej się nie da. Oczywiście, jeżeli człowiek nie chce tego przyjąć, to i tak nie przyjmie i choćby nawet mu choćby nawet umarły stał z grobu, prawda, i tak tego nie przyjmie. Jezus, mówiąc o tej opowieści o bogaczu i Łazarzu, którą bardzo chętnie się Kościół katolicki posługuje i inni, którzy wierzą, i ci protestanci zwiedzeni, którzy wierzą, że jest jakaś dusza nieśmiertelna, no to właśnie to posługują się tym, że jakiś tam na łono Abrahama, na zmarłego poszedł ten umarły bogacz, no i tam się działo, a był też Łazarz. No i cała ta sekwencja tego, my sięgniemy też do tego fragmentu, opiera się na tym, że na końcu Jezus mówi wyraźne słowa tam w tej przypowieści. Posłużył się pewnymi wierzeniami, które Żydzi zaczerpnęli z pogaństwa, więc wierzeniami właśnie o nieśmiertelności duszy, żeby im pokazać to, że jeżeli człowiek w coś wierzy, nawet w taką wiarę ma, w tą nieśmiertelność duszy, to choćby nawet umarły wstał z grobu, jeżeli nie przyjmie prawdy Bożej, nie przyjmie wtedy chodziło o Stary Testament, głównie o prawo mojżeszowe, i tam to było wszystkie ten, było to pokazane i Jezus o tym wspominał, że jeżeli nie uwierzą Mojżeszowi, to i nie uwierzą nikomu. I potwierdziło się to przy śmierci Chrystusa, kiedy umierał na krzyżu, to Bóg wzbudził, prawda, groby, wielkie było trzęsienie, zapadła ciemność, wielkie trzęsienie, że aż setnik zawołał, to zaiste jest Syn Boży, czyli uznał, oddał chwałę Bogu, bo zobaczył, że rzeczywiście to był Syn Boży, który zmarł, czyli Bóg, że to się zadziało. I on oddawszy chwałę Bogu, natomiast groby się potwierały, wyszli zmarli i ci zmarli głosili Ewangelię. I myślicie, że co? Rzesze się nawróciły, bo zobaczyli zmarłych wychodzących z grobu? Właśnie nie. I tamten tekst mówi wyraźnie. Jezus powiedział, choćby nawet z grobu powstali i tak się nie nawrócą. No bo ten rzekomy z tej przypowieści, ten bogacz powiedział, no to poślij chociaż zmarłego, prawda, tam, to on się nawróci. Ten mój brat, czy tam ktoś mój bliski i on będzie zbawiony, żeby on nie podzielił mojego losu tutaj, prawda, tego strasznego losu. Oczywiście to jest tylko, to było tło, którym się Jezus posłużył, natomiast absolutnie to nie była wiara, która wypływa z Biblii. A z Biblii co wypływa? No właśnie, czytając dalej, mamy tą sekwencję stworzenia i życia i śmierci, którą pokazałem przed chwilą, czym jest. Biblia mówi wyraźnie o tym. A teraz co dalej? Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, a umarli o niczym nie wiedzą. No bo jak mają wiedzieć, jeżeli dech wraca do Boga, a on, a proch idzie w ziemię? Czyli co? Przestają istnieć. Tak jak zostali stworzeni, czyli połączony proch został z tchem życia, tak też ten proces idzie w odwrotność. Oczywiście, jeżeli ci, którzy będą z Bogiem, będą zapieczętowani, zmieniony charakter, Bóg w tej iskrze życia, ja tak to pojmuję, nie wiem tego wszystkiego, jak to będzie, bo w Biblii nie jest to napisane, że weźmie też ten charakter w tej iskrze życia, który zostanie zapieczętowany, czyli tą sferę psychiczną, tą duszę, w ujęciu biblijnym, jeszcze raz mówię, czyli nasze psychę zabierze tam.
i później to z powrotem wróci do prochu i jakby i ten proch będzie odnowiony, ciała będzie odnowione, on będzie doskonały i ta dusza zapieczętowana w doskonałości będzie połączona w czystości i wtedy będzie człowiek zbawiony. Będzie jego, a tych, którzy będą za życia doczekają, ciała będą zmienione, uświęcone, to co nieśmiertelność obróci się, to co śmiertelne obróci się w nieśmiertelność, to co skażone obróci się nieskażone. To co opisał Paweł w Koryntianach o zmartwychwstaniu tam i te wszystkie fragmenty. Tak to się będzie dziać. Natomiast oni o niczym nie wiedzą. Umierają, nie ma ich, nie wiedzą. Oj, no my, to bardzo uderza, prawda, w nas, bo no przecież my byśmy chcieli mieć ten pierwiastek, my wierzymy w ten pierwiastek nieśmiertelny, czyli duszę nieśmiertelną, a tu się okazuje, że oni o niczym nie wiedzą. Czyli jeżeli o niczym nie wiedzą, no to jak mogą wiedzieć, co się dzieje na ziemi? Jak mogą przyjść do ciebie i w jaki sposób tam doświadczyć ciebie duchowo, jaki sposób straszenia, prawda, i tak dalej? No musimy wiedzieć, że więc jeżeli oni przychodzą, no to kto? Ano właśnie. Ano przychodzą, kto inny? Przychodzi szatan, który jako ojciec kłamstwa dał to kłamstwo i on przychodzi ze swoimi demonami, a dla niego nie ma problemu wcielenia się w postać. On wiedział dokładnie, jak ta postać wyglądała, jak ona mówiła i szatan umie mistrzowsko dostosować się do takiej postaci. Demon potrafi przyjąć doskonale kształt, wszystko, słowa i kiedy taki przyjdzie zmarły tak zwany, jakiś tam po świecie, którego człowiek się oczywiście bardzo boi wtedy, no bo dziwne, żeby się nie bał. Natomiast ten lęk potworny, wiadomo, że to nie pochodzi od Boga. No, ale ludzie wierzą, że tak. I przychodzi ten umarły i mówi rzeczy oczywiście niezgodne z Pismem. Szatan też się objawi niedługo jako anioł światłości, jest napisane, też jest fragment, no nie dzisiaj będziemy o tym mówić, więc nie będę sięgał do tych fragmentów, gdzie jest napisane, że nawet anioł przybiera postać właśnie, jako szatan przybiera postać anioła światłości. Szatan przybiera postać anioła światłości. I przybierze on jako doskonałe zwiedzenie ostateczne, jako Chrystus. Przyjdzie jako Chrystus i ludzie pójdą za nim. Dlaczego? Dlatego, że nie znają Słowa Bożego. Dlatego, że nie studiują i nie uważają, że takie fragmenty po prostu odrzucają, nawet jeżeli ktoś im pokazał, bo jest grono, którzy słyszeli o tym, ale powiedzieli, że to tak nie jest. Mogli tak powiedzieć i mogą tak wierzyć, tylko konsekwencje, jak mówię, będą dalsze. Bo kiedy przyjdzie Chrystus w chwale, w majestacie, to dopiero zobaczą prawdziwego Chrystusa. Dopiero zobaczą, że to podróbka była. Bo szatan nie może przyjść w takiej chwale i w takiej majestacie, że jak od zachodu słońca do zachodu będzie rozświetlone całe niebo, będą pełne tysiące tysięcy aniołów w chwale, w majestacie. Szatan nie ma majestatu, nie ma żadnej chwały, bo nie jest, jest tylko stworzeniem, więc nie może tak przyjść. I nie może tak podrobić, ale może podrobić wcześniej inaczej, że się objawić jako anioł światłości. To może, bo jeszcze ma tą moc daną jako ten cherub nakrywający najwyższe ze stworzeń, jakich Bóg stworzył. W tej chwili jest archanioł Gabriel na jego miejscu, ten, który jest wierny Bogu. Natomiast on się zbuntował i wiadomo, pociągnął ze sobą jakieś grono aniołów, którzy się stali demonami i to się dzieje. I to nie jest piękna bajka, wymysł, tylko rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy. I ta rzeczywistość jest taka, że ów, szatan przychodzi w postaci i się podrabia i wtedy ludzie są przekonani, że rzeczywiście do nich przyszedł ten zmarły. No boż mówi tym samym głosem, no boż wygląda, ma posturę podobną, jeżeli nawet kontury widzi, a nie całego, a może czasem i zobaczyć całego. Sięgniemy też później do fragmentu, który mówi wyraźnie o tym, jak to się działo, bo był taki przykład w Biblii też. Właśnie takiego objawienia się. No i tutaj mamy, czyli nic nie wiedzą. Czyli słuchajcie, żyjący bowiem wiedzą, że umrą. Oni to wiedzą, ale umarli nic już nie wiedzą. Nic nie wiedzą i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu, prawda?
bardzo zapominamy, nawet o znajomych, no tam jeszcze jakieś groby mogą być i tam przypomniemy sobie tam na jakieś święto, prawda, o teraz to święto jest tak zwany zmarłych, że zapalajmy im jakieś świeczki, które nic nie dają, bo świeczki nic im nie pokazuje, bo ich w ogóle nie ma. No ale ludzie wierzą, że jest ta dusza nieśmiertelna, więc dlatego trzeba te świeczki zapalić, trzeba im pokazać drogę, prawda, to symbolicznie wszystko jest. Oczywiście jest to wszystko pogaństwem. Dlatego, że Biblia mówi, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak nieśmiertelna dusza. Jest to wiara szatanowi w jego słowa, które dalej on kontynuuje i ludzie bardzo chcą w to wierzyć, bo chcą wierzyć, że są równi Bogu. Tak jak szatan chciał być równy Bogu i chce być nadal równy Bogu, oczywiście jest to niemożliwe, bo jest tylko stworzeniem. Nic mu to nie da i nic żadnemu człowiekowi nie da, że wierzy, że ma jakąś duszę nieśmiertelną. Co mówi Biblia dalej? Tak samo ich miłość, nienawiść i zazdrość już zginęły. Już nigdy więcej nie będą mieć działu we wszystkim, co się dzieje pod słońcem. Co tu jest napisane? Że wszystko przeminęło. Ich po prostu nie ma. Musimy przyjąć ten fakt, że Biblia mówi bardzo wyraźnie, że po prostu zmarłych nie ma. Dech jest u Boga, a proch jest w ziemi. I to by było na tyle. Tam nie ma żadnego innego pierwiastka, jakiejś duszy, która jest bytem osobnym, nieśmiertelnym. Czytaliśmy teksty i możecie sobie każdą Biblię otworzyć, nieważne jaką. Kochani, mówię do każdego teraz, który będzie słuchał te słowa. Nieważne jaką Biblię, czy katolicką, czy niekatolicką, czy protestancką, czy jakąśkolwiek inną. Zobaczymy w tej Biblii, że jest napisane właśnie to. Chyba, że zostało zmienione to w jakiejś Biblii, bo może się to zdarzyć, bo dzisiaj są kombinacje bardzo wielkie, żeby zmieniać Słowo Boże, żeby zniekształcać, przekształcać, żeby robić jakieś tam niewygodne fragmenty. Ale akurat tutaj myślę, że nie ma co zniekształcać, bo ludzie tak bardzo wierzą w tą nieśmiertelność duszy, że nie potrzeba zniekształcenia robić. Jeżeli by wierzyli, jeżeli by nie chcieli wierzyć, no to wtedy rzeczywiście no, trzeba byłoby coś zakombinować. No ale jeżeli wierzą tak mocno i to jest tak mocno ugruntowane, nie jest potrzeba dokonywać zmian. Po prostu ludzie i tak nie będą wierzyć słowom Biblii. Będą wierzyć słowom wyimaginowanym, słowom szatańskim zamiast słowom Boga. No łatwiej jest, prawda, uwierzyć. Ewa, czyli pierwsza kobieta, też łatwiej jej było uwierzyć w słowa szatana, niż słowa, który się podszył pod pod medium, czyli węża, jak wspominałem. Natomiast o wiele trudniej jednak jej było uwierzyć w słowa Boże. I my mamy to samo jako ludzie. O wiele trudniej nam jest uwierzyć w słowa Boże niż słowa szatana. Niestety, jesteśmy zepsuci i lgniemy do grzechu. I nawet bardzo prosty przykład dam, taki test. Pomyślcie, co szybciej zapamiętujecie. Czy dobre rzeczy, czy złe? Jeżeli złe, a większość złe bardziej zapamiętuje, to jest test pokazany, że my jesteśmy źli i dlatego zło się nas trzyma. I dlatego łatwiej zapamiętujemy złe i tkwimy w złym niż dobro. Dobro to takie, prawda, szybciej nam przejdzie gdzieś, fu, fu, fu. Ale zło jak tam ktoś wysądzi, o, ho, ho, jak jeszcze nienawidzimy, a to już pamiętamy do grobowej deski. Cały czas żyjemy jeszcze w tym. Więc to jest pokazane nasze zepsucie. Oczywiście serce człowieka może być bardzo krutne poza Bogiem. Mamy przykłady inkwizycji, mamy przykłady, którą się dzisiaj wybiela, notabene. Jeden z najkoszmarniejszych instytucji, jaka istniała na Ziemi. Mordowania, ludziom zadawania bólu po prostu i no, rozkoszowania się tym, żeby jak największy ten ból zadać. Oczywiście, kto to prowadził? No wiadomo, że ojciec kłamstwa, ojciec morderstwa, szatan sam przewodniczył takim instytucjom i prowadził takie instytucje. Oprócz tej mamy jeszcze inne, bo mamy faszyzmy, mamy totalitaryzmy, eugeniki, jakieś inne też robione na ludziach eksperymenty okropne, mordowanie, zagazowanie na wielką skalę, ludobójstwo. Dzisiaj mamy podobnie, też się czyni ludobójstwo, też się zabija ludzi, ci, którzy mówią prawdę sprzeczną z systemem tego świata, też są mordowani niewygodni. Oczywiście ci bardziej znani, którzy mogliby wpłynąć na ludzi, żeby oni się obudzili, no to są likwidowani, usuwani, ale to nie dzisiaj, nie ten temat dzisiaj. Natomiast mamy to cały czas, przez wieki było i dzisiaj też to mamy. Więc nie ma nic nowego pod słońcem, co pisał Salomon.
Wszystko to, co było, jest teraz, a to, co jest teraz, było kiedyś. Nie ma tylko tyle, że się otoczka zmienia czasu, prawda, w jakim żyjemy, pewne rzeczy się tam zmieniają, natomiast główny ten nurt jest ten sam. I wracając do tekstu, czyli wszystko przemija. Idź więc, jedz z radością swój chleb i pij z wesołym sercem swe wino, gdyż Bóg już przyjął twoje dzieła. A więc bądź radosny i ciesz się z dzieł, które dokonujesz. Oczywiście w Bogu, nie zła, no bo trudno się cieszyć z dzieł zła, ale z dzieł dokonanych w Bogu. Czyli jeżeli jesteś poddany Bogu, dzieło Jego wykonujesz, będziesz szczęśliwy. Będziesz się cieszył z tego dzieła, będziesz się radował, będziesz pił wino też. Choć wino, jeszcze tylko wspomnę krótko, bo to nie ten temat, wino nie oznacza wcale alkoholowego, dlatego że było wino alkoholowe w Biblii i wino niealkoholowe, fermentowane i niefermentowane. I często Biblia wspomina też o niefermentowanym, nie tylko o fermencie. Natomiast ferment z reguły jest jako zło, jako grzech, jest symbolem ferment, a nieferment jest jako czystość, czyli przaśne wino miało być bez kwasu na przaśniki, no ale to nie temat dzisiejszy. Natomiast nie oznacza wcale, że masz pić wino. Ten tekst nie mówi o tym, więc też wspominam, żeby ktoś to sobie nie odebrał, że ma pić wino alkoholowe i ma się cieszyć, chlać, uchlać i być zadowolonym z życia, prawda? Bo się uchlał, bo zapomniał i tak dalej. Absolutnie o tym tu nie mowa. Ale to jest margines tylko. Wracamy do tematu głównego, a więc stan umarłych. Niech twoje szaty będą zawsze białe i niech nie zabraknie olejku na twoją głowę. Czyli, bo będą białe, czyli dzieło, jeżeli wykonujesz, podajesz się, oczyszczenie, czyli oczyszczenie musi następować, czyli uświęcenie. Szaty białe oznaczają twoje serce. Musi być czyste przed Bogiem, czyli poddane. Twoje białe szaty, czyli sprawiedliwość Chrystusa, który jest w tobie. Nie twoja własna, zepsuta, brudna szata, ale szatę, którą Chrystus daje. Zmienia serce nasze na to czyste. Ciesz się z życiem z żoną, którą ukochałeś, po wszystkie dni swego marnego życia, jakie dał ci Bóg pod słońcem, po wszystkie dni swojej marności. To jest bowiem twój dział w życiu i w trudzie, który podejmujesz pod słońcem. Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowiła czynić, czyń z całej swojej siły. Nie ma bowiem żadnej pracy, ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz. Czyli o co chodzi? Że ciesz się z tego, co masz i oddawaj chwałę Bogu, co Bóg ci daje, błogosławi ci, a ty oczywiście chodzisz z Bogiem, jesteś szczęśliwy, bo szczęście, jeszcze raz, źródłem szczęścia jest Bóg. Nie posiadanie dobrobytu materialnego albo czegoś innego. Będziesz miał dalej pustkę, będziesz nie czuł się wcale szczęśliwy. Ale tak jak mówię, będziesz uważał szczęście jako dogadzanie sobie egoistyczne, jako cieszenie się, że ach, teraz to mogę żyć pełnią życia, więc mogę sobie używać i tak dalej. Ale jak będziesz to robił, będziesz coraz większym niewolnikiem nałogów, innych rzeczy i tak dalej. A przede wszystkim będziesz niewolnikiem dalej grzechu. Największym niewolnikiem, bo będziesz zmuszany do czynienia woli, jaką ci szatan będzie serwował. Oczywiście nie będziesz tego wiedział i będziesz uważał, że tak być powinno. Natomiast niestety tak nie. Więc żadnej pracy, ani zamysłu, ani wiedzy. Jeszcze raz to przeczytajmy. Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły. Nie ma bowiem żadnej pracy, ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz. Nie ma niczego, bo cię tam nie ma. Jeżeli umrzesz, tam cię nie będzie. Jeżeli zmarł twój bliski, tam go w ogóle nie ma. Tam jest proch ziemi, bo ciało się w końcu rozkłada, bakterie go rozłożą, stanie się prochem, wróci do prochu. Tak jak wszystko inne, umiera i też się rozkłada. I też wraca do prochu. Oczywiście to, co naturalne, zauważmy, bo jeżeli człowiek stworzy coś sztucznego, jakieś plastiki, inne rzeczy, to one się nie rozkładają. One mogą być tam setki lat i się nie rozkładają. Sztuczności. Natomiast wszystko, co naturalne, się rozkłada. Wraca do ziemi z powrotem, bo jest naturalne, stworzone przez Boga i jest w całym tym porządku Bożym. A więc mamy sekwencje te. Tu, myślę, najwięcej jest mowa o tym, więc mamy praktycznie jakby ten tło, ale jeżeli jeszcze jakby wejdziemy w ten temat, jeszcze jeden fragment tylko przeczytamy. Jeden fragment.
który bardzo jest tutaj ważny. Tu go nie mam, ale myślę, że po prostu my go jeszcze wrócimy do niego. Ja tylko opowiem o tym sekwencji, już nie chcę go szukać tutaj. To była sekwencja, kiedy po prostu Saul, zbuntowany król, król, który Izraela, który po prostu zbuntował się przeciwko Bogu, bo chciał sobie wierzyć jak chciał robić jak chce, po swojemu, nie po Bożemu. No i przyszedł do niego, napomniał go bardzo mocno Samuel i kiedy Samuel zmarł, Saul poszedł tak w odstępstwo, że sam miał tępić wróżki i te wszystkie innych, którzy spirytyzm objawiają, czyli wszystkie znaki zodiaku, jakieś tam wróżby, inne rzeczy, które są spirytystyczne. Wszystko to jest pod jednym sztandarem spirytyzmu, czyli domeny szatana. On miał to tępić, a nie tępił tego, tylko odwrotnie, jeszcze poszedł do wróżki sam, w przebraniu, oczywiście wróżka wiedziała, kim on jest, mimo że był w przebraniu i nie wiedziała, ale szatan jej pan powiedział, że to jest król. No i on powiedział, żeby ona wzbudziła, przywołała mu Samuela, a Samuel już był zmarły, czyli Samuela nie było, według tego, co czytaliśmy. No i objawił mu się Samuel, tak w cudzysłowie, ale kto mu się objawił? No szatan w postaci, skoro chcesz, nie ma problemu, żebyś był zwiedziony, ja przyjdę. Ja jestem ojcem kłamstwa, dałem ci pierwsze kłamstwo, że jest dusza nieśmiertelna, a teraz ci dam, potwierdzę to właśnie takim cudem. No i przyszedł do niego ów Samuel, tak zwany, czyli szatan w przebraniu, i powiedział mu słowa, że jesteś wrogiem Boga, kłamstwa, między innymi powiedział mu kłamstwa takie, że jest wrogiem Boga. Bóg nie ma wrogów i nie traktuje ludzi jak wrogów. Może jedynie ubolewać nad ich stanem, że się zbuntowali, że będą pójdą do tego, ale Bóg chce zbawić człowieka, a nie go potępić. I Bóg chciał zbawić też Saula, ale nie go potępić. No ale Saul co wybrał, tak miał, bo człowiek ma wolną wolę. Natomiast uwierzył kłamstwu, poszedł do wróżki, nie dość, że miał wytępić, jakaś się jedna ustała w Izraelu, to spirytyzm, to on poszedł do niej w przebraniu i się dowiedział. No i wyszedł ów Samuel i go zwiódł. Także wiedzmy to, sięgniemy do tego później jeszcze tematu, będziemy to jeszcze jakby, pokażemy. To jest w Biblii jak najbardziej. W Starym Testamencie te kłamstwa, które zostały tam wypowiedziane, po prostu przez kogo? No ojca kłamstwa, który się objawił, albo jego jakiś tam podwładny, albo on sam osobiście, albo jakiś demon, to już nie ma znaczenia. Po prostu to się zadziało. I podsumowując, stan umarłych, czyli dusza wiary nieśmiertelną, dusza to ty cały jako istota i twoje psyche. Ewentualnie, czyli twój umysł, to też jest dusza nazwana w Biblii. To jest słowo dusza. Natomiast ty składasz się z prochu i z iskry życia, dechu życia, ducha życia, nieważne jakby to nazwał, tak się składasz. I teraz, jeżeli Bóg połączył to, tchnął to życie, stałeś się duszą żyjącą, dlatego że Bóg ma moc, jest dawcą życia. Ale kiedy umierasz, twoje ciało wraca do prochu i nie jesteś pod tym względem wcale lepszy od zwierząt, pod tym względem umierania, bo zwierzęta tak samo umierają jak i ty. I nie ma tu znaczenia, jeżeli chodzi o tą kwestię. Umierania tak samo umierasz. Więc podsumowując jeszcze raz, nie ma żadnego życia pozagrobowego, nie ma żadnych istot, które gdzieś żyją, gdzieś się przemieszczają, jakieś dusze fruwają, gdzie żyją całą wieczność. Jest to kłamstwo, które zostało w Edenie powiedziane i dzisiaj jest dalej kontynuowane. Jeżeli uwierzysz w to, jeżeli zrozumiesz to, to odłączysz się od spirytyzmu, odłączysz się od ojca kłamstwa. Oczywiście nie tylko to samo, bo musisz jeszcze inne rzeczy przyjąć, które też są fałszywe. Będziemy o tym mówić. Jak najbardziej pragnę, abyś słuchał dalej. Słuchał dalej i analizował, i czytał, i z modlitwą otwierał serce swoje, i czytał Biblię. Dlatego, że tylko wtedy będziesz bezpieczny. Także niech Bóg każdego słuchacza teraz, każdego ciebie, który słuchasz to, niech cię błogosławi i niech cię prowadzi i niech otworzy nam oczy, niech otworzy tobie oczy. Niech i wtedy ci błogosławi oficie. Dlatego, że mi zależy na zbawieniu każdego człowieka, a nie na jego potępieniu. Tak
dlatego że Bóg mi daje tą miłość, jaką On ma do każdego człowieka. Nieważne, kim jesteś, jakiego wyznania, to dla mnie nie ma znaczenia. Po prostu Bóg chce cię zbawić. Także proszę o to i niech Bóg będzie uwielbiony i we mnie, i w tobie również. Amen.